Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Pola, jeżeli będę szukał plusów, to na pewno twoje nazwisko. Właśnie trener Tomasz Turnbichler to potwierdza. Fajny dzień. Po pierwszej serii byłam zadowolona, niestety w drugiej już stres się dał we znaki, no i nie poszło tak, jak mogłoby pójść lepiej, no ale trzeba szukać plusów i uważam zawody za udane. Ja wiem, że to nie chodzi o taką rywalizację wewnętrzną w grupie, ale najmłodsza nie oznacza najsłabsza. Ty możesz być liderką tej grupy, czujesz się na siłach, żeby ciągnąć ten projekt? Czuć się na siłach czuję, a co dzień przyniesie i co wszystko inne przyniesie, to wyjdzie. Trener Tomas tutaj poklepał po plecach. Przyszedł trener Harald Rodlauer do reprezentacji. Ty się wstydzisz takich postaci, czy mówisz, okej, jedziemy, robimy teraz? Nie, nie wstydzę się, oczywiście, że nie. Jestem zadowolona z tego, że mamy nowych trenerów, nowe możliwości. No i nic, tylko działać dalej. Co było takim zupełnym nowym, czymś, czego nie znałaś, że można tak trenować, można tak podchodzić do zajęć? Wydaje mi się, że wszystko się pokrywa ze sobą, ale tutaj mamy taką też, mówią nam, żebyśmy miały taką stuprocentową pewność siebie i żebyśmy, nieważne jak będzie, żebyśmy były pewne siebie i nie chowały się z boku. Byłaś dzisiaj pewna siebie? Tak. Skocznie przecież znacie, ale to są igrzyska, my to pompujemy. Igrzyska europejskie, największa impreza w historii albo w tym roku, już zwał jak zwał, no ale skocznie znacie, da się odciąć od sfery emocjonalnej? No da się, ale i tak gdzieś tam z tyłu głowy jest, że o coś teraz może pójść nie tak i skupienie i tak w 100% musi być takie samo jak na treningach. Duża skocznia, tam się widzimy? Oczywiście.